w zatoce, jak rzeka płynie z zachodu na wschód. Oni chcą ostrogi jakieś postawić tutaj przy wejściu do przekopu. To jest chore. Czy te ostrogi zatrzymają tą rzekę, ten prąd wodny? Czy przecież piasek będzie zabierany i odkładany nie wiadomo w których miejscach. Plaże Krynicy Morskiej mogą być totalnie zniszczone. Krynica jest wyjątkowym miejscem, ponieważ to jest miejsce letniego wypoczynku. Tutaj ludzie żyją w zasadzie cały rok, tych trzech miesięcy, no czterech, góra pół roku, ale to wyjątki, pół roku z turystów. To wszystko z turystów. A jak tutaj przez najbliższe 5 lat będą prace robione, to... Sekunda. Zaczekajcie, bo pani wysiadła. Stajemy chwilę. Okay. Zatrzymujemy się. Dobra, teraz możemy dalej. Okay, czyli już tak na zakończenie. Więcej minusów niż plusów. Nie ma ani jednego plusa za przekopem. O to chodzi. Że nie ma ani jednego. To jest wirtualna, to jest zaklinanie rzeczywistości. To są pobożne życzenia tego przekopu. A port w Elblągu? No śmiechu warte. Są planowane jakieś protesty jeszcze, nie wiecie? Pan reprezentuje, przepraszam. Prezentę fakt. Proszę pana, na razie nie mam żadnych planów, jeśli chodzi o mieszkańców. Przypuszczam, że na pewno spontanicznie jeszcze się skrzykniemy nie raz. To po prostu spontaniczni mieszkańcy na portalach społecznościowych. Tak, się skrzyknęli. Wszystko to są mieszkańcy Krynicy Morskiej? W większości. Przepraszam, mam telefon. Nie, on może poczekać. Ten może poczekać. Mhm. Przeważnie. Przeważnie mieszkańcy Krynicy, a... Przeważnie. Największym waszym jakby zarzutem przekopu jest to, że no, nie jest ekonomiczny, tak? Czy chodzi o ekologię? Jest kompletnie nieekonomiczny. To nie jest żadny argument, że to militarne ma znaczenie, czy strategiczne, bo to jest kompletna bzdura. A jeśli chodzi o ekonomię, eksperci się wypowiedzieli, że ten przekup się zwróci po 400-500 latach przy koniunkturze. Mhm. No więc o czym rozmawiamy?